Pani jest przygotowana na każdą ewentualność, co dzisiaj miałam przyjemność zobaczyć, gdy... Zaczynęła mi pani do torebki. No właśnie, i to jest niesamowite, podpisując dzisiaj plakat z pięknymi i starszymi zwierzętami, wyciągnęła pani z torebki markera, a muszę przyznać, że to... że my, kobiety w torebkach, mamy dużo specyficznych rzeczy, jest faktem, no ale że markera? No marker to jest moje narzędzie pracy, ja jestem wzrokowcem i właściwie odkąd pamiętam, zawsze swoje kwestie zakreślałam markerem. Najbardziej lubię kolor żółty, ponieważ jest bardzo wyraźny i nie zasłania, nie jest konkurencyjny dla czarnej czcionki, więc mam go prawie w każdej torebce. A co jeszcze dziwnego znajdziemy w torebce Małgorzaty Kruchowskiej? Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś dziwne rzeczy, no bo na przykład marker dla mnie nie jest dziwną rzeczą, jest dla mnie rzeczą oczywistą. Jest szminka, są perfumy, jest balsam do ust, jakieś wizytówki, które dzisiaj dostałam, telefon. Nic tutaj nie ma takiego niezwykłego. I jest porządek, bo zerknęłam, tak więc super. Bez przesady, nie jestem taka porządnisia. Rzadko zmieniam torebki, nie bardzo lubię zmieniać torebki, bo wtedy trzeba dużo tych rzeczy przekładać, a kiedy się dłużej nosi jedną torebkę, to się okazuje, że wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy i mniej potrzebne, ale które czasami przydają się, są właśnie w tej torebce, która jest tak dłużej noszona.